Grill w miasteczku Skoczków. Tradycyjna już zabawa, impreza i spotkanie zawodników na koniec tego sezonu. Nie gadam z wami, pójdę na burgera. Jak to na burgera, zapytacie? Skoczek narciarski wiecznie pilnujący diety na burgera tuż po zawodach? Możliwe, ale tylko w Planicy i tylko w ten jeden wyjątkowy dzień. To się nazywa Team Party i ma bogatą tradycję. Pamiętam, że kiedyś to tylko Słoweńcy tutaj, Fischer coś przywoził, Szwajcarzy czasem jakiś ser, no i myśmy jakieś tam nasze produkty wystawiali, a teraz to już jest naprawdę, można powiedzieć, z dużego wydarzenia i wszyscy starają się mieć jak największy, jak najlepszy dorobek kulinarny z danego kraju. Takie expo troszeczkę. Czyje tu stanowisko najwyżej oceniane jest rokrocznie? Oczywiście, że nasze. No właśnie, bez fałszywej skromności, nie tylko Puchar Narodów wygrywamy w Cuglach, Puchar Smaków też jest nasz. No bo porównajmy. Norwegia, oczywiście łosoś. Trochę mało, choć zwycięzca Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi właśnie tu kieruje pierwsze kroki. Amerykanie, oczywiście burgery, też poszli na łatwiznę. Niemcy, kajzerki z mortadelą. Ale za to kucharze najbardziej elegancko ubrani. Co jeszcze? Austriacy tylko na słodko, choć przyznać trzeba smacznie. Rosjanie? Tak, tego się można było spodziewać. Nie. Tymczasem pod polską flagą pełna gama smaków. Oscypek jest. This is oscypek. To jest polski oscypek. Ser z mleka owczego i krowiego. No jest pyszny. Delicious. Maciej Kot i Stefan Hula trochę żałują, że forma słabsza, bo skakać przyszło im tylko przy garach, a szefowa kuchni nie daje taryfy ulgowej. Muszą sobie radzić, ja im tutaj rozkazuję, co mają robić i mnie słuchają, nie? Myślałam, żeby cieniej trochę. Cieniej? Każdy ma tutaj swoje, że tak powiem, regionalne jakieś produkty, tak jak u nas właśnie kroje oscypka. No i fajna inicjatywa, fajna impreza dzisiaj tutaj na takie podsumowanie sezonu, gdzie można się troszeczkę wyluzować i pokosztować różnych fajnych rzeczy. W tym roku mamy bardzo dobry domowy bigos, mamy pierogi w trzech odsłonach, oczywiście wędliny, góralskie sery, oscypki, korbose, mamy ogórki kiszone, no i wiadomo, też troszkę napoi. No właśnie, napoje. Simona Manzły, bo ktoś kierowcą musi być. Ale więcej nie powiemy, więcej nie pokażemy, bo kiedy na imprezę przyszli już wszyscy bohaterowie skoczni, to nas grzecznie wyproszono. Bez opaski all inclusive, nic tu po nas, ale rozumiemy. Skoczek też człowiek i czasami musi się w spokoju najeść.